Dzisiaj wracamy do rozmowy na temat hormonu AMH z doktorem Ciepielą. Link do poprzedniej rozmowy znajdziecie w opisie. Zrobiłam AMH w 3 dniu cyklu. No i przeżyłam szok. AMH styczeń 09, AMH lipiec 0,44. Ale robiłam w obojętnie jakim dniu. Dziś odbieram wynik i AMH powyżej 1. To jakiś cud czy co? To pytanie zadała pani Małgorzata z naszej facebookowej grupy Pragnąc Dziecka. Posłuchajmy odpowiedzi. Bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o AMH i o znaczenia. One prawie zawsze będą różne. Mhm. To, co trzeba zrozumieć, to co powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, AMH jest produkowane przez pulę pęcherzyków, których nie widzimy, i pęcherzyków, które są bardzo małe, do 6 mm. Ta pula będzie zawsze różna. To, co jest bardzo ważne, chciałem przekazać pacjentkom, to jest to, że mamy oczywiście cykl miesięczny, ale również jest coś takiego jak cykl jajnikowy. Ten cykl jajnikowy trwa około 3 miesięcy, około 100 dni. Więc jeżeli przyjdzie pacjentka w styczniu, kwietniu i we wrześniu, ja zobaczę zupełnie inny obraz jajnika. W konsekwencji to AMH może być sobie 0,4, 0,9, potem 1. I to są duże różnice? Znaczy 0,9, a 1,2 to nie są duże różnice. Natomiast my o pacjentce też nic nie wiemy. Ponieważ pytanie, które zawsze powstaje, to jest to, czy AMH możemy jakoś poprawić, czy możemy poprawić, co wpływa na AMH. Ponieważ zawsze takie pytanie, jak mogę sobie poprawić rezerwę jajnikową? Pomysł istnieje szalony, przecież to jest kompletnie bez sensu. Czyli kobieta, tutaj płodność. Tak, kobieta tak? się rodzi z konkretną pulą pęcherzyków i ona tylko i wyłącznie się zmniejsza. Nie można tego poprawić, nie ma takiej możliwości. A jednak jest szereg, powiedzmy, takich porad internetowych, jak zwiększyć AMH. No więc to jakby tu nie ma logiki, skoro jak możemy powiększyć liczbę pęcherzyków, które i tak codziennie obumierają. No tak, ale te wyniki są różne. No, już mówię. I teraz tak, to czego nie wiem o tej pacjentce, to jest to, że jest szereg rzeczy modyfikowalnych, które mogą wpływać na to AMH, o której pacjentka może nawet sobie nie zdaje sprawy. Czyli mogą je obniżać tylko i wyłącznie. A potem, jeżeli je cofniemy, podwyższać. Okay. Co to są? Styl życia, to jest podstawowa sprawa. My nie wiemy, czy pacjentka nagle nie zmieniła stylu życia, nawyków żywieniowych i nie schudła. Ponieważ tkanka tłuszczowa sama w sobie, leptyna, adiponektyna, negatywnie wpływają toksycznie na AMH. Po drugie, kwestia nikotyny, palenia papierosów i metabolitów nikotyny, które gromadzą się w komórkach zielonistych, zmniejszają AMH. Stres. W tym momencie również koreluje z mniejszym stężeniem AMH. Wreszcie depresja, stany obniżonego nastroju też wiążą się z niższym AMH. Więc co proponują internetowe poradniki? Okej, zacznij schudni, zacznij ćwiczyć, zmniejsz masę ciała. I automatycznie AMH rośnie. Rzuć palenie na jakieś nałogi, okay. AMH rośnie. Zacznij ćwiczyć medytację, jogę, czyli mówmy się, de facto zmniejszenie stresu. AMH rośnie. Kolejna sprawa, zacznij suplementować witaminę D, polepszy sobie w tym momencie swój nastrój, automatycznie AMH rośnie. Więc te wszystkie internetowe porady de facto odwracają te rzeczy, które są modyfikowalne. Które są negatywne. Więc, które negatywnie wpływają, dokładnie tak. Więc jeżeli przychodzi do mnie zdrowa pacjentka, która ma 32 lata, prawidłowo się odżywia, ma prawidłową masę ciała, nie ma żadnych używek, takich rzeczy, ja tu nic nie wskuram. Ale w momencie, w którym jest pacjentka, która mamy rzeczy modyfikowalne, tak, realnie AMH możemy podwiększyć. Możemy wpłynąć na coś, co nie będzie negatywnie wpływało na samo stężenie AMH. Więc nie wiem, czy ta pacjentka przez co dokładnie przeszła. Stąd te drastyczne mogą być różnice w laboratorium. I to, co najważniejsze, bo pani mówi o tym, o 3 dniu cyklu, 2 dniu cyklu, AMH weszło na salony tylko dlatego, że jest proste, łatwe. Tego w Polsce nie odczuwamy, ale na Zachodzie USG ginekologiczne jest bardzo drogie. U nas to jest ok, tam jest nie ma dostępu w ogóle do USG ginekologicznego. Więc mamy narzędzie, które przychodzi pacjentka w dowolnym dniu cyklu, badanie z krwi i właściwie wie bardzo dużo. Wyklucza to, co się dzieje w tam samym USG. Więc automatycznie dlatego to weszło na salony, dlatego AMH jest tak bardzo popularne. I jest stabilne miarę, jeśli chodzi o cykl miesiączkowy. Więc tutaj u pacjentki dzień cyklu nie ma większego znaczenia. Natomiast to, co ma znaczenie, to jest kwestia laboratorium. I to jest bardzo ważne, ponieważ ta krew musi być bardzo szybko oceniona. Te stężenie musi być dosyć szybko ocenione. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy pacjentkę, która mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, jest pobrana krew, ta krew stoi na parapecie, następnego dnia jest wysłana do większego miasta, to automatycznie w sposób istotny zaburza prawidłowość takiej oceny. I dlatego też, jeżeli chcemy cokolwiek porównywać, zróbmy to w tym samym laboratorium, najlepiej w dużym ośrodku, w takim, który robi się jej na bieżąco, a nie powiedzmy zbiera się więcej ilości krwi, żeby sobie puścić to badanie AMH. Przypominam, badanie AMH warto wykonać w jednym z naszych laboratoriów. Wtedy macie pewność, że już po godzinie otrzymacie wiarygodny wynik. Zapraszam do kolejnych odcinków.